Policjanci z posterunku policji w Ujściu otrzymali telefoniczne zgłoszenie od strażnika miejskiego o tym, iż na polu między Mirosławiem a Ujściem ma przebywać mężczyzna z wykrywaczem metalu. Policjanci niezwłocznie udali się na miejscu i tam rzeczywiście na polu zastali mężczyznę z wykrywaczem metalu, z słuchawkami na uszach, a także ze szpadlem. Mężczyzna ten oświadczył policjantom, że hobbystycznie zajmuje się wydobywaniem różnego rodzaju przedmiotów. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych skarbów, ale zdradził policjantom, że w domu ma wiele eksponatów wykopanych w tym miejscu wcześniej. Prawdziwe Eldorado policjanci odkryli dopiero w domu zatrzymanego. Tam mundurowi znaleźli m.in. monety, biżuterię, guziki, zapinki oraz oznaczenia wojskowe i cywilne. Łącznie kilkaset przedmiotów, które datowane są na XVIII wiek i później. Na miejscu policjanci znaleźli także fibule, czyli zapinki szat, które mogą pochodzić nawet z czasów rzymskich. Datowaniem znaleziska zajmuje się archeolog. Teraz mężczyźnie za wykopywanie cennych przedmiotów bez zezwolenia na stanowiskach archeologicznych grozi do 5 lat więzienia.